Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj drugi filmik z geometrii przestrzennej. Tytuł: kąt dwuścienny. Co to jest ten kąt dwuścienny? Kąt dwuścienny tworzą dwie półpłaszczyzny o wspólnej krawędzi. Mam jedną półpłaszczyznę, drugą mają wspólną krawędź. One tworzą dwa kąty dwuścienne. Jeden kąt, ten z tej strony, to jest kąt wypukły, a z tej strony to jest kąt wklęsły. Może namaluję go na taki przykład kąta na tablicy. Czyli tam jedna półpłaszczyzna, druga półpłaszczyzna. One tworzą kąt dwuścienny. Ja tu zaznaczę ten kąt wypukły, czyli z tej strony. I teraz, co ten kąt ma? Kąt ma dwie ściany. Tu i tu to są ściany kąta. Ściany kąta. No i tu kąt ma krawędź. Krawędź kąta dwuściennego. Teraz pytanie, jak taki kąt dwuścienny zmierzyć? Żeby zmierzyć kąt dwuścienny, to trzeba poprowadzić przekrój tego kąta dwuściennego płaszczyzną prostopadłą do krawędzi. Jak przetnę kąt krawędzią, kąt płaszczyzną, to częścią wspólną będzie zwykły kąt liniowy, półprosta i półprosta. Więc jak do tej wspólnej krawędzi poprowadzę płaszczyznę prostopadłą, czyli tu pod kątem prostym, tu też pod kątem prostym, to te dwie półproste utworzą jakiś tam kąt liniowy i ten miara tego kąta, to alfa, to jest miara też kąta dwuściennego. Mogę tu też jeszcze inną pociągnąć płaszczyznę prostopadłą do krawędzi i między tymi półprostymi jest jakiś kąt, no taki sam oczywiście kąt. I tak właśnie mierzymy kąt dwuścienny. Czyli jak mamy wspólną krawędź kąta, to do tej krawędzi prowadzimy proste prostopadłe. Z reguły w ostrosłupach to będą wysokości trójkąta. Może właśnie zacznę od jakiegoś ostrosłupa. Namaluję ostrosłup prawidłowy trójkątny na początek. Czyli jakiś tam trójkącik. Tutaj dam gdzieś kropeczkę. No i tutaj to jest ostrosłup prawidłowy trójkątny. I chcę zaznaczyć kąt między na przykład sąsiednimi ścianami bocznymi, gdzie wspólną krawędzią jest ten odcineczek. Czyli do tej krawędzi muszą pójść jakieś prostopadłe odcinki i to będą wysokości tych trójkątów, które są ścianami bocznymi. Czyli tutaj jest wysokość tej ściany bocznej. Ściana jest trójkątem równoramiennym. I tu też wysokość. I mówiłem, że to jest ostrosłup prawidłowy, więc on wszystkie ściany ma przystające, więc nawet te dwa odcineczki, które są wysokościami tych trójkątów, są równe. No i ten kąt dwuścienny będzie tutaj. To jest kąt alfa, to jest między sąsiednimi ścianami bocznymi. A gdybym chciał zaznaczyć na przykład między ścianą boczną i podstawą, to teraz wspólna krawędź to będzie ta. I do tej krawędzi też muszę poprowadzić wysokości. Więc najpierw wysokość ostrosłupa. Teraz wysokość w podstawie. Tu mamy wysokość. Tu jest wysokość ostrosłupa. Wspólna krawędź tego kąta dwuściennego to jest ta krawędź. Więc do tej krawędzi też muszę poprowadzić wysokość ściany bocznej. No i ten kąt będzie tu jakieś tam beta.
Oznaczmy jeszcze wierzchołki A, B, C, D i tutaj będzie E. Więc ten kąt alfa jest w trójkącie A, E, B i to jest jakiś tam trójkącik równoramienny. Tutaj jest to alfa, tu jest A, B, E. No i jak szukam miary tego kąta, no to zajmuję się już tym trójkątem równoramiennym. Natomiast ten kąt beta może być w dwóch trójkątach. Dodajmy sobie O. Może być w trójkącie prostokątnym. Tu jest to beta. Kąt prosty. Tu jest O. Załóżmy, że tutaj jest F. Nie oznaczyłem. To będzie O, F i D. Ale jak potrzebuję inny trójkąt, na przykład A, F, D, to go zaznaczę w tym trójkącie A, F i D. On też jest tutaj. W zależności od tego, jakie mam dane, co mam policzyć, no to wybieram sobie różne trójkąty. Mogę ich nie malować, ale praktycznie lepiej zawsze jest działać na trójkątach na tej płaszczyźnie, na tablicy, a nie tutaj w powietrzu. Chociaż nie jest to obowiązek tak to przedstawiać. Dobrze, to może jeszcze ostrosłup, ale czworokątny. Zmarzę kąt dwuścienny. Czworokątny, więc zacznę od jakiegoś tam równoległo boku. Teraz przekątne. Teraz wysokość ostrosłupa. Okay. Tutaj mamy wysokość. No i chcę zaznaczyć kąt. Na przykład zacznę od ściany bocznej i podstawy. Kąt dwuścienny między ścianą boczną i podstawą, czyli wspólna krawędź to jest ta krawędź. Więc do tej krawędzi znowu prowadzę wysokość tej ściany bocznej, która jest trójkątem równoramiennym. I tutaj też wysokość tego trójkącika, który powstał z tego kwadratu na podstawie. No i kąt dwuścienny to jest ten kąt. Dobra, sobie znowu opiszę wierzchołki w podstawie A, B, C i D. Tu E, tutaj O. Więc trójkąt B, C, D to jest ściana boczna i to jest trójkąt równoramienny. A tu jak bym namalował kwadracik w podstawie A, B, A, tu jest A, B, C, D, tutaj dajmy E, A, B, C, D, tu są przekątne kwadratu i tu jest O i tutaj mamy tę wysokość O, E, czyli O, E to jest wysokość tego trójkąta C, O, B i E. Jezu, co ja się tak gubię dzisiaj? A, B, C, D, E. Tu muszę dać F. Lepiej było na początku tej literki wpisać A, B, C, D, E. Tu jest F i tu jest O. Czyli gra. Tu jest tak. Dobra, więc to był kąt dwuścienny między ścianą boczną a płaszczyzną podstawy. A gdybym chciał między ścianami bocznymi, ładnie by tu było z tej strony, ale tu już pomalowałem, no to krawędź wezmę DE. To jest krawędź dla kąta dwuściennego między ścianą boczną i sąsiednią ścianą boczną. Więc znowu tu maluję wysokość, zaznaczam kąt prosty i tu też maluję wysokość, zaznaczam kąt prosty, a tu jest jakiś tam kąt gamma. To jest kąt dwuścienny między sąsiednimi
ścianami bocznymi. I on jest w trójkąciku A. Tu tam coś już nie oznaczyłem. Jeśli jest prawidłowy ten czworokąt, no to trójkąt o podstawie AC jest trójkątem równoramiennym. Więc go też sobie mogę zawsze namalować, zaznaczyć. A, B, nie wiem, jakieś dam J. Na pewno takiej literki nie było. No i to jest trójkącik równoramienny. Bawię się już, wszystkie obliczenia raczej się robi na tym, na tej figurce płaskiej, nie tutaj w powietrzu. Dobrze. Mam nadzieję, że zrozumieliście, jak się te kąty dwuścienne maluje. No to kilka zadań związanych z tą teorią. I pierwsze zadanko. Dzisiaj w prawidłowym ostrosłupie czworokątnym krawędź boczna jest dwukrotnie dłuższa od krawędzi podstawy. Oblicz kosinus kąta dwuściennego między sąsiednimi ścianami bocznymi. Ostrosłup prawidłowy czworokątny, więc w podstawie ma kwadrat. Krawędź boczna jest dwa razy dłuższa od krawędzi podstawy, więc oznaczyłem krawędź podstawy A, krawędź boczną 2A. I kosinus kąta dwuściennego między sąsiednimi ścianami bocznymi. To ja zaznaczyłem kąt, gdzie krawędzią wspólną jest ten odcinek SC. Więc do tej krawędzi prowadzę wysokość w trójkącie DCS i wysokość w trójkącie BCS. No i ten kąt alfa mamy wyznaczyć, a tak naprawdę jego kosinus. Więc może tutaj namaluję ten trójkącik z kątem. On jest równoramienny. To jest D, B, przepraszam, tu dajmy F. D, B, F. I kąt alfa szukamy jest tutaj. I odcinek FB to jest wysokość na ścianie bocznej. Oznaczy ją na przykład przez X i odcinek DF to też jest wysokość na tej ścianie bocznej. Trójkąty są przystające, więc też będzie X. Natomiast odcinek DB to jest przekątna w podstawie, czyli przekątna kwadratu o boku A, czyli A pierwiastek z dwóch. I żeby wyliczyć kosinus kąta, to zastosuję w tym trójkącie twierdzenie kosinusów. I będzie dobrze, jeśli x wyrażę literką a, czy tam a literką x. Jak wstawię do wzoru kosinusu, no to literki się poskracają, zostanie tylko kosinus, bo z twierdzenia kosinusów będziemy mieć kosinusów w tym trójkącie DBF. Będzie a pierwiastek z 2 do kwadratu to się równa x kwadrat plus x kwadrat minus 2x razy x i razy kosinus kąta alfa. Więc jak w miejsce x dam literki a albo w miejsce ax, to będzie wszędzie x kwadrat, jak podzielę obustronnie przez x kwadrat, to dostanie tylko kosinus i liczby. No i tak wyliczę właśnie kosinus alfa. No to teraz jeszcze trzeba ten x znaleźć, też się znaleźć, namalować w tej ścianie bocznej. Czyli wezmę sobie na przykład ściankę BCS. BCS i ten odcinek BF, ten, czyli ten, to jest wysokość puszczona z wierzchołka B. Czyli tu mamy ten x, jakie jeszcze literki nie było, g na przykład. I teraz bc, to jest długość boku kwadratu, czyli a. sc i sb to są krawędzie boczne, więc dwa razy dłuższe, 2a i 2a. No i domaluję jeszcze wysokość w trójkącie równoramiennym. Jakie nie było literki jeszcze? H. Dobra, a tutaj jest A. No i żeby związać X z literką A, no to mogę na przykład porównać pola trójkąta BCS
raz napiszę BC razy SH przez 2, a raz napiszę SC razy BG przez 2. Mogę też szukać tutaj trójkątów równobocznych i ułożyć jakąś proporcję, no ale ja wybieram to na dwa pola, taki typowy myk, że jak się ma na przykład wszystkie boki w trójkącie, no to wysokości zawsze można sobie policzyć. Więc zaczniemy od wzoru na pole trójkąta BCS. Z innej strony to będzie BC, czyli A, razy H przez 2. H to jest ta wysokość SH. Tu napiszę małe H. I z drugiej strony pole trójkąta to jest CS, czyli 2A, razy wysokość to jest X, i to też przez 2. No jak porównam sobie te ułameczki, A się skróci, dwójka się skróci, więc wychodzi, że H to się równa 2X. Jakbym tu zapisał znak równości, pomnożył obie strony przez 2, 2 zniknie, podzielił przez A, A to jest 2X. No to X włączyłem, ale nie z literką A, tak jak chciałem, tylko z literką H. No ale teraz przejdę do trójkąta HCS, prostokątnego HCS i zastosuję twierdzenie Pitagorasa. H do kwadratu, dodać połowa A do kwadratu, czyli A kwadrat przez 4, to się równa 2A do kwadratu, czyli 4A kwadrat. Stąd H kwadrat to się równa 4A kwadrat minus A kwadrat, czyli 15A kwadrat przez 4. No i z tego H to się równa A pierwiastków z 15 przez 2. Jak spierwiastkuję, to mam w mianowniku 2, w liczniku pierwiastek za kwadrat razy pierwiastek z 15. No i włożę tutaj do tego wcześniejszego równanka w miejsce H ten ułameczek A pierwiastków z 15 przez 2, czyli A pierwiastków z 15 przez 2 to się równa 2x. No i z tego obliczę A albo x. Skoro w tym równaniu jest tylko jedno A, to wyliczę sobie A. W takim razie A to będzie 4x, mnożąc przez 2 i dzielę przez pierwiastek z 15. I to z kolei wrzucę już do tego pierwszego równania, które powstało z twierdzenia kosinusów. Więc miejsce A daje to 4x przez pierwiastek z 15 i razy pierwiastek z 2. Czyli 4x przez pierwiastek z 15 to jest A razy pierwiastek, albo po co tak? Tu jest 2 kwadrat przecież, nie? No dobra, jak już tak pisałem, jak będzie A razy pierwiastek z 2, to do kwadratu to się równa x kwadrat plus x kwadrat, czyli 2x kwadrat minus 2 razy x i x, czyli dalej 2x kwadrat i razy kosinus alfa. Tutaj jak pomnożę, to będzie 16 x kwadrat i razy 2, czyli 32x kwadrat przez 15. Tu jest iloczyn, czyli podnoszę ułamek do kwadratu i pierwiastek, czyli tu jest 16x kwadrat razy 2, czyli 32x kwadrat przez 15, to się równa 2x kwadrat minus 2x kwadrat i razy kosinus alfa. X to jest długość, zerem być nie może, więc obie strony podzielę przez x kwadrat i w tym równaniu zostanie już tylko kosinus alfa. Czyli mamy 32 15 równa się 2 minus
2 cosinus alfa, pomnożę obie strony przez 15. 32 to jest 30 minus 30 razy cosinus alfa. Cosinus alfa przeniosę na stronę lewą. To jest minus 2 i podzielę przez 30. Czyli cosinus alfa to jest po skróceniu minus 1 piętnasta. Minus 1 piętnasta. I to jest cosinus tego kąta alfa. Skoro cosinus jest ujemny, no to kąt musi być, ramy końcowe kąta musi być w ćwiartce drugiej, czyli to już jest kąt rozwarty. Czyli ten kąt jest większy jak 90 stopni. Ok, no to przejdźmy do drugiego zadanka. I drugie zadanko. Oblicz tangens kąta między sąsiednimi ścianami czworościanu foremnego. Tangens kąta między sąsiednimi ścianami czworościanu foremnego, czyli takiej figury, która ma cztery ściany. Każda z nich jest trójkątem równobocznym o tym samym boku, więc te wszystkie krawędzie oznaczmy na przykład przez A. Sąsiednie ściany jakiekolwiek wezmę, bo te kąty będą wszystkie takie same, więc ja wziąłem sobie te sąsiednie ściany boczne, gdzie krawędzią jest odcinek SC. Więc na tej bocznej ścianie namalowałem wysokość. Z tej krawędzi spuściłem też wysokość, też ściany bocznej i powstał trójkąt ABD, załóżmy. Trójkąt ABD i tu jest ten szukany kąt. I wysokość BD czy wysokość AD to są takie same, bo to są wysokości w trójkącie równobocznym, czyli jeśli krawędź była A, to wysokości to będą A pierwiastek z 3 przez 2 i A pierwiastek z 3 przez 2. Skoro wszystkie boki mam wyrażone tą samą literką, no to stwierdzenia kosinusów policzę szybko kosinus tego kąta. A mając kosinus, no to policzę sinus, a mając sinus, policzę tangens. Więc najpierw stwierdzenia kosinusów a do kwadratu to się równa a pierwiastek z 3 do kwadratu. Dodać a pierwiastek z 3 do kwadratu, odjąć 2 razy to i to, czyli 2 razy znowu będzie a pierwiastek z 3 do kwadratu i razy cosinus alfa. I dalej mamy a kwadrat, to się równa 3a kwadrat przez 4, dodać 3a kwadrat przez 4 i odjąć. Tu też będzie 3a kwadrat przez 4, ale tu jest dwójeczka, czyli 3a kwadrat przez 2 i razy cosinus alfa. Dzielimy obie strony przez a kwadrat, czyli będzie 1, to się równa 3 czwarte plus 3 czwarte minus 3 drugie razy cosinus alfa. Nie lubię ułamków, to obie strony pomnożę przez 4. 4 to się równa 3 plus 3. 2 się skróci razy 3, to jest 6 cosinus alfa. Czyli 6 cosinus alfa to się równa 6 minus 4, czyli 2. Czyli cosinus alfa to jest 1 trzecia. Skoro cosinus alfa to jest 1 trzecia, więc to na pewno jest kąt ostry. I teraz policzę z jedynki trygonometrycznej sinus. Wiemy, że sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa to jest 1. Za cosinus dam 1 trzecią. Czyli sinus kwadrat alfa plus 1 dziewiąta to jest 1. Czyli sinus kwadrat alfa to jest 1 minus 1 dziewiąta, czyli 9 dziewiątych. Minus 1 dziewiąta to jest 8 dziewiątych. Czyli
sinus alfa to jest pierwiastek z 8 dziewiątych albo minus, no ale kąt jest ostry, to musi być na plusie, czyli to będzie 2 pierwiastki z 2 przez 3. No i ostatnia rzecz, tangens alfa to jest sinus alfa przez kosinus alfa. Sinus alfa to jest 2 pierwiastki z 2 przez 3. Kosinus alfa to jest 1 trzecia. Mnożę licznik i mianownik tego dużego ułamka przez 3. W mianowniku zostanie 1, a w liczniku 2 pierwiastki z 2. I to już jest koniec tego zadanka. I trzecie zadanko. Trójkąt prostokątny ABC zawiera się w płaszczyźnie pi. AB ma długość 10, BC 6 i kąt ACB ma miarę 90 stopni. Odcinek CD jest prostopadły do płaszczyzny pi i CD ma długość 8. No i mamy tam trzy polecenia. Więc mamy na płaszczyźnie trójkąt ABC, on jest prostokątny, przy C jest 90 stopni. Natomiast odcinek CD jest prostopadły do płaszczyzny. Więc jak poprowadzę tu odcinek CD, potem DB i DA, to otrzymam sobie taki ostrosłup, gdzie w podstawie jest trójkąt prostokątny, a od ściany DCA to jest trójkąt prostokątny, DCB też jest trójkąt prostokątny. No i w podpunkcie A mam policzyć miarę kąta nachylenia prostej AD do płaszczyzny pi, czyli do płaszczyzny podstawy tego ostrosłupa. Kąt między prostą a płaszczyzną to jest kąt między prostą a rzutem prostokątnym na tę płaszczyznę. A leży na podstawie, a D spadnie tutaj na C. Więc rzut to jest AC, a kąt szukany to jest alfa. Teraz, żeby co tam miałem policzyć, kąt nachylenia, czyli konkretnie ile on wynosi. Skoro trójkąt ABC jest prostokątny, mam podaną przeciwprostokątną i jedną przyprostokątną, no to tą AC policzę z Pitagorasa. AC do kwadratu, dodać BC, czyli 6 do kwadratu, to się równa 10 do kwadratu. Czyli AC do kwadratu to jest 100 minus 36, czyli 64, więc AC to jest 8. No i trójkąt ACD to jest trójkąt prostokątny, równoramienny. W takim razie kąt alfa musi mieć 45 stopni. Więc miara kąta z podpunktu A to alfa równa się 45 stopni. W podpunkcie B mamy kosinus kąta nachylenia prostej BD do płaszczyzny pi, czyli do tej podstawy. Prosta BD i kąt między tą prostą a podstawą. No to znowu rzutuje prostokątnie odcinek DB na podstawę. B jest na podstawie. D przejdzie na C i odcinek CB to jest rzut. Kąt między tą krawędzią a rzutem mamy tutaj. No i tutaj też jest trójkąt prostokątny. No to kosinus kąta, żeby mieć, no to muszę mieć przeciwprostokątną. Skoro tu jest 8, tu jest 6, to również stwierdzenia Pitagorasa będę miał 8 do kwadratu plus 6 do kwadratu to jest 100, pierwiastek ze 100, więc tutaj jest 10 i kosinus beta to jest przyprostokątna przy kącie, czyli CB to jest 6 do przeciwprostokątnej DB, czyli 10, po skróceniu to jest 3 piąte. I został podpunkt C, tangens kąta nachylenia płaszczyzny ABD do płaszczyzny pi. Płaszczyzny ABD, czyli tej ściany bocznej, na którą patrzymy,
no, do tej podstawy. Czyli to jest kąt dwuścienny i wspólna krawędź to jest odcinek AB. Więc na ścianie ADB muszę namalować wysokość, już namalowałem. To jest wysokość tej ściany. ABCD, daj mi, że to jest E. I z podstawy też muszę namalować wysokość, więc tutaj też jest wysokość, tylko wysokość tej podstawy. A szukany kąt jest tutaj, tu jest jakieś gamma. No i mamy policzyć tangens gamma. I to też jest w trójkącie prostokątnym. Namaluję to może osobno. Tutaj jest wierzchołek C. Tutaj jest E. I tu na górze było D. Tu jest kąt gamma. A kąt prosty mamy tutaj. No bo odcinek CD jest prostopadły do płaszczyzny, czyli do każdej też prostej, która z tego punktu C wychodzi. Tangens to jest przy prostokąta naprzeciwkąta DC, ale DC jest podane, to jest 8, do drugiej przy prostokątnej, czyli te przy prostokątnej już muszę policzyć, oznaczę ją przez X. I żeby ją policzyć, to znowu popatrzę na trójkąt prostokątny, 8 na 6, a odwrotnie, ale to nie ma znaczenia. Tu mamy 10 i tutaj było C, A, B i z wierzchołka C prowadziłem wysokość na tej podstawie, więc tutaj jeszcze wysokość, tutaj mamy E. No i oznaczyłem to CE przez X. I żeby policzyć X, to porównam dwa wzory na pole trójkąta, bok razy wysokość przez 2. Czyli z jednej strony pole trójkąta to będzie 8 razy 6 przez 2, a to jest równe 10 razy X przez 2. 10X przez 2. Dwójki się skrócą, zostanie 6 razy 8, 48 to jest 10X, czyli X to się równa 24/5. No i tangens już kąta mogę policzyć. Tangens alfa to jest 8 przez 24/5. Pomnożę przez 5, to będzie 8 razy 5 przez 24. Licznik przez 5 i mianownik przez 5. Ta piąteczka się skróciła. 8 jeszcze skrócę, to będzie 5 przez 3. No i to już jest wynik z podpunktu C. I ostatnie na dzisiaj zadanko, czwarte. Podstawą ostrosłupa ABCS jest trójkąt prostokątny ABC, którego przyprostokątne mają długości 8 i 6. Krawędzie boczne są równe i mają długość 9. Oblicz kosinus kąta nachylenia ściany ACS do podstawy ABC. Czyli w podstawie ostrosłupa mamy trójkąt prostokątny ABC, mamy podstawę ABC. Przy wierzchołku A jest kąt prosty, AB to jest 8, AC to jest 6. I skoro krawędzie boczne ostrosłupa są równej długości, no to wiemy, że to musi być nie trójkąt, tylko ostrosłup prosty. Skoro ostrosłup prosty, to taki, że na podstawie można opisać okrąg, a spodek wysokości jest środkiem tego okręgu. No to gdzie będzie ten spodek wysokości? Jak tu mieliśmy to A, B, C, no to nie będzie tak, jak część ludzi tutaj sobie tę krawędź namaluje i poprowadzi tutaj dwie następne. Bo spadek wysokości nie może być w A, gdyż środek okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym to jest środek przeciw prostokątnej, więc stąd pójdzie wysokość. Czyli ta ściana BCS jest prostopadła do podstawy. No i tu mamy jeszcze AS, to było BS i tutaj będzie SC, ale tu na pewno jest spadek wysokości.
Więc wysokością ostrosłupa jest odcinek SD. Oznaczyłem go. Krawędzi boczne mają po 9. No i mamy zaznaczyć kąt między ścianą ASC. ASC, czyli to ta ściana boczna i ścianą ABC, czyli podstawą. Czyli krawędź wspólna tego kąta dwuściennego to będzie odcinek AC. Więc muszę poprowadzić wysokość w trójkącie ACS. To tam nie było jeszcze ABCD, dajmy E. I do tej krawędzi muszę też poprowadzić odcinek prostopadu na tej płaszczyźnie ABC. Na pewno nie będzie to EB, no bo przecież to nie będzie wysokość, bo wysokość z B przecież to jest, idzie do A, więc na pewno nie pociągnę do B. Ale co jeszcze wiemy, skoro w trójkącie prostokątnym mamy 8 i 6 przy prostokątne, no to jak piszę 8 kwadrat plus 6 kwadrat, to jest tam C kwadrat, to jest 64, 36, czyli 100, czyli C to jest 10. W takim razie ta przeciwprostokątna ma długość 10, a punkt D to jest środek tej przeciwprostokątnej. Tam był środek okręgu opisanego, więc wiemy, że tutaj jest promień, czyli ten promień to będzie, to było C jest, C kwadrat jest 100, czyli C jest 10, więc BD to jest 5, i DC to też jest 5. No i tu też poprowadzę odcinek. To też będzie promień. Też będzie 5. Jeszcze raz namówię. Jak mam trójkąt prostokątny, tu jest środek okręgu opisanego, tu jest R, tu jest R i tu też jest R. U nas to będzie 5, 5 i 5. Zatem trójkąt ACD to jest trójkąt równoramienny. Ramiona mają po 5. Więc jak z wierzchołka D poprowadzę odcinek DE, to tu na bank będzie wysokość tej podstawy. Więc mam już do tej krawędzi wspólnej jedną wysokość i w podstawie wysokość, ale nie trójkąta tego z podstawy, tylko trójkąta ADC, bo on jest równoramienny. No i ten kąt między, oznaczmy go przez alfa, między ścianą boczną i podstawą, to jest właśnie tutaj. I to jest w trójkącie prostokątnym SDE. Więc do kosinusa kąta potrzebuję przeciwprostokątną i przyprostokątną przy kącie. No to zacznijmy od tej może, a namaluję sobie ten trójkącik. Tak do poglądu. Tu jest kąt prosty, tu jest D, tu jest E i tu jest S i tu jest ten szukany kąt SD. No to można policzyć z Pitagorasa. SD do kwadratu, dodać 5 do kwadratu, to się równa przeciwprostokątna, czyli 9 do kwadratu, czyli SD to się równa 81 minus SD do kwadratu, 81 minus 25, czyli 25, czyli 56. No to SD to będzie pierwiastek z 56. Tu mamy pierwiastek z 56. A SE, gdybym chciał policzyć, to to jest w dziwnym trójkącie, ale równoramiennym. Ok. Czyli teraz maluję trójkąt SCA. To jest S, C i A. Ja potrzebuję SE, a SE to jest wysokość w tym trójkącie. S. Te krawędzi boczne mają po 9, 9. AC to jest 6, czyli tu jest 3 i 3.
No i mogę z Pitagorasa policzyć z E. Tylko ja akurat liczę sinus, a mi chodziło o kosinus. No dobra, no to policzono sobie sinus w takim razie, niech będzie. To była jedna rzecz, teraz SE do kwadratu. Dodać 3 do kwadratu, to jest 9 do kwadratu, czyli SE do kwadratu, to jest 81 minus 9, czyli 72. Czyli samo SE to jest pierwiastek z 72. W takim razie sinus kąta alfa w tym trójkąciku przy prostokątna naprzeciw kąta, czyli pierwiastek z 56 do przeciw prostokątek, to jest pierwiastek z 72. 56 to jest 8 razy 7, czyli pierwiastek z 8 razy pierwiastek z 7. 72 to jest 8 razy 9, pierwiastek z 8 razy pierwiastek z 9. Pierwiastki 8 się skrócą, zostanie pierwiastek z 7 przez 3. To jest sinus tego kąta, a chodziło o kosinus kąta. Kosinus kąta to z jedynki trygonometrycznej mogę policzyć. Kosinus kwadrat alfa to się równa 1 minus sinus kwadrat alfa, czyli 1 minus sinus kwadrat to jest 7 dziewiątych, czyli 2 dziewiąte. No to kosinus alfa to będzie pierwiastek z 2 przez 3. No i tyle w tym zadanku. Tyle na dzisiaj, moi drodzy. Dzięki za uwagę. Do miłego zobaczenia.